Bo nam się rozrywamy do jedzenia. Co ty jadasz? Weź ją tu rzucasz. Nie no, weź ją stąd. Patrz, ale kakuska. No dotknij ją. Jesteśmy na południowo-zachodniej części. Nie, środkowo-zachodniej części wyspy. Tak tutaj wygląda. W sumie cała wyspa tak wygląda. I właśnie tu zaraz będzie widać piękne widoki. Piękne morze. Powoli, powoli na prawo patrz. Oj, słabo. W tej chwili słabo. Co? Widać morze, ale za górami. Widać morze, ale tam daleko za drzewami. Już jesteśmy za nisko. Jak byliśmy wyżej wcześniej, to widzieliśmy je ładniej. Ale ogólnie bardzo przyjemnie się tu jeździ. O, tutaj jakbyście chcieli trafić na Sambica Beach, to traficie bez problemu. Z tego powodu, że przy głównej drodze jest ogromny znak na tą plażę. I też właśnie horse riding Sambica Beach. Piękna plaża przy głównej drodze. Także bezproblemowo. Halo, halo. Proszę panią, proszę się uśmiechnąć. Proszę się uśmiechnąć i pomachać. Proszę panią, proszę się uśmiechnąć i pomachać. O, ale drzewa bananowe robią robotę na błękitnym niebie, nie? Obróć się. Robią robotę. Wszystko robi robotę. Wszystko robi robotę, nie? Jak jest błękitne niebo, to wszystko robi robotę. Jak jest bezchmurne. Bezchmurne niebo. Niż tam. Niż tam. Hej, mamy glutku. Ale góry. Hej, my jesteśmy dopiero co po śniadaniu, a jak już czuję ten zapach tych kiełbasek, to bym coś wcisnął. Szybko, mama cię weźmie na ręce. Dawaj! Szybko! Biegnij! No biegnij, mama cię weźmie na ręce, no! No szybko! Ale szybko! Raz, dwa, trzy! No dawaj! Dawaj! Szybko! No dawaj! Do góry! Dobra, robię zdjęcie, czekać! I taki. I zajęłaś.
Siema. Witam z pięknej plaży. Jak się plaża nazywa? Widzicie napisy pod spodem. Muszę wam powiedzieć, że jest tutaj bardzo fajnie. Tylko od razu muszę powiedzieć, że jest tutaj bardzo mało cienia. I za bardzo nie ma się gdzie schować. Nie ma wiatru. Jest ogromne słońce. Jesteśmy osłonięci pięknymi, wysokimi górami z lewej strony. Całe tutaj góry. Tam już jak się kończą góry, to zaczyna się morze. Z tyłu góry, z tej strony również, czyli jest taka zatoczka i bardzo dużo piasku, piaszczysta plaża, ogromna plaża, gdzie jest mnóstwo słońca, jest bardzo gorąco, nawet na koniec września, bo mamy dzisiaj 28 wrzesień, czyli już prawie, że październik. Jest bardzo gorąco, jest 28 stopni na Rodos, przynajmniej w tym miejscu, w tej części wyspy, bo to też jest ważne. W tej części wyspy jest bardzo gorąco, nie wieje i woda jest naprawdę w morzu bardzo, bardzo ciepła. Bardzo ciepła, cieplejsza niż jak byliśmy w maju czy w czerwcu w Chorwacji, to w ogóle tam była wtedy zimna, lodowata woda, a ta jest naprawdę bardzo ciepła. Co jeszcze bardzo ważne, to ta woda jest cieplejsza niż woda w basenie w hotelu. Czekajcie, bo wiecie co, bo myśmy sprzedali Mercedesa i kupiliśmy sobie taką pandę. Taką niebieską pandę, żeśmy sobie kupili. Wracając jeszcze tylko do morza, woda jest bardzo ciepła, plaża jest bardzo duża, gdzie są bardzo fajne knajpki. Jest ogólnie cało zagospodarowana, tak? Tam mamy jakiś sklepik z jakimiś tam kółkami, takimi kołami, no wiecie, pontonami do wody, jakieś różne gadżety, kilka różnych restauracyjek, miejsce do przebrania się, czyli zagospodarowana cała plaża bardzo dobrze. Muszę otworzyć furę, bo jest bardzo gorąco, ale na szczęście klimę to my mamy w tym naszym nowym autku. I co? I może przejdźmy. Czyli tak, podsumujmy to. Bardzo dobra pogoda na koniec września. Ciepła woda i mega miejsca do odwiedzenia na Rodos. Możemy zmienić temat odnośnie samochodu. Wynajęliśmy oczywiście, nie sprzedaliśmy Mercedesa, nie kupiliśmy tej pandy, tylko wynajęliśmy na Rodos samochód. Wynajęcie samochodu kosztuje, przynajmniej w naszym hotelu, takiej pandy 35 euro za dobę. Jeśli byśmy brali na dłuższy okres czasu, czyli tam na przykład na tydzień, na nie wiem na ile, w każdym razie na dłuższy niż 2 dni, myśmy wzięli na razie na 2 dni, to wtedy można negocjować ceny. Pani powiedziała, że coś tam wtedy jest w stanie upuścić. No ale jak tam bierzemy na jeden dzień czy dwa, no to 35 euro za samochód, za dobę, więc myślę, że jest to okej cena. Oczywiście mają lepsze samochody, ale oczywiście trochę droższe, ale żeby podjechać z hotelu 20 km na tą plażę naszą, to nie zależało nam na jakimś lepszym samochodzie, ale można. Są kabriolety, lepsze po prostu też większe auta, ale są też... Czemu ja zamknąłem te drzwi? Ale są też i właśnie takie małe, budżetowe pandy, czy jakieś inne malutkie auta. Jeśli chodzi o wynajem samochodów, to na wyspie Rodos widziałem naprawdę dużo firm wynajmujących miejsc, wynajmujących samochody czy skutery. Kłady i jakieś te, jak to się nazywają te auta? Bugi? Takie, które tu nawet było, takie jedno. Wiecie na pewno, o co mi chodzi. O, tam nawet są kłady jakieś, ktoś sobie przyjął tutaj na kładach i jest gdzie pojeździć na tych kładach. Można wypożyczyć praktycznie wszystko, tak? Samochody, no rowerów nie widziałem. Samochody, skutery, składy, bugi. I nie wiem tylko, jaka jest cena skutera, no ale kiedy mamy za samochód 35 euro, no to za skuter oczywiście mniej. O tej porze roku nie ma dużych korków, w ogóle nie ma korków. Ruch jest taki normalny, na drodze jedzie się swobodnie, także spokojnie można jeździć na normalnym
normalne prawo jazdy z Polski nam wystarczy, czyli pogoda udana, ciepło, są mega fajne plaże, są też piaszczyste, nie tylko kamieniste. Można spokojnie pożyczać samochody, można jeździć, jest naprawdę, można mieć mega wakacje w Europie, w Grecji. Na początku października, można tak powiedzieć. Na sam koniec września jesteśmy na razie, ale będziemy do 4 października, więc myślę, że te dni też będą upalne, gorące i tak samo udane jak te poprzednie. Także 2,5 godzinki samolotem, 2,5 godzinki samolotem z Katowic. Z Katowic 2,5 godzinki i jesteśmy w innym świecie. 2,5 godzinki samolotem. O, tam sobie jadą na właśnie na kładach. W ogóle fajnie się tutaj jeździ. O, takie jeepy też sobie można wynająć, takimi jeepami pośmigać. O, pani sobie tutaj na skuterku śmiga. Czyli 2,5 godzinki samolotem i jesteśmy na innej planszy, na innej planecie, gdzie rosną drzewa bananowe, gdzie rosną palmy, gdzie przez 300 dni w roku jest taka pogoda. O, ale słońce, ja pierdziele. Gdzie jest mega słońce, nie ma ani chmurki, jest naprawdę cudownie, jest naprawdę cudownie. W restauracji tutaj przy plaży ceny są naprawdę takie polskie ceny, bez przesady, bo oczywiście płacimy w euro, czyli nie potrzebujemy żadnych czyli potrzebujemy euro do płatności lub płacimy kartą. Braliśmy jakieś frytki z nuggetsami, kosztowało to około 6 euro. Jakieś soki po 2,5 euro, takie świeże, piwo też około tamtych 2-3 euro, więc bardzo, bardzo takie dobre ceny, bardzo dobre ceny. Jak na takie miejsce przy plaży, to w innych miejscach, nawet w Chorwacji, zapłacilibyśmy więcej. A w Polsce, no w Polsce nie wiem. Dawno nie byłem nad polskim morzem, więc nie wiem. Co tu jeszcze ciekawego by przekazać? Na pewno warto przyjechać do Grecji i się trochę tutaj poopalać i miło spędzić czas, bo przede wszystkim jest dużo słońca, jest piękna pogoda, ciepła woda i wszystko jest jak trzeba, dobre jedzenie, także zapraszam, zachęcam do podróżowania. Tanie loty, wszystko naprawdę super. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak tutaj jest gorąco. Jak tu przy tej skale, gdzie nie ma najmniejszego wiaterku, bo wszystko tak osłania ta skała. Nie da się po prostu wręcz oddychać, jest chyba z 35 stopni. Ogólnie 28 wrzesień, 21 rok. Bardzo, bardzo gorąco w Grecji na Rodos, przynajmniej w tej części wyspy. Od strony Egiptu, nie od strony Grecji, tylko od strony Egiptu, od Afryki. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Tutaj kozacko wygląda ten piasek. Jest bardzo gorący. Tak śmiesznie jakoś tak do góry jest tutaj wyciągnięty. Nie wiem, jak to się dzieje, bo tutaj chyba nie wiem, czy to widać, że to jest taka wysoka góra pionowa w telefonie, ale na żywo jest to bardzo wielka góra, pod którą chyba nawet nie byłbym w stanie się wspiąć. A tutaj woła mnie Dorota, coś tam może ciekawego jeszcze jest i do zobaczyć. Woda w Morzu Śródziemnym, właśnie tutaj na wyspie Rodos od strony Afryki, jest bardzo ciepła, ale w sumie tamto morze od strony Turcji też było bardzo ciepłe, więc jest ok. Idę zobaczyć, co tu się dzieje. Tylko trzeba się tu jakoś wtarabanić, a z telefonem w ręce się nie da. Wstrzymałem się jakoś. No, bardzo ładna zatoczka tutaj jest. Co tutaj jest? Wow, troszkę cienia. Hej! Hej! Jakie ja miejsce znalazłam? No, piękne. W końcu troszkę cienia. Tutaj tak dość prywatnie, nie? Super.
mega wejście do wody. No nam się rozumiemy do jedzenia. Co ty gadasz? Weź ją otwórz. Nie no, weź ją stąd. Patrz, a taka kuska. No dotknij ją. Nie bój się. Bo nie gryzie, co? Nie. Teraz skoczy nam tutaj, ręki, no. Emusia. Serde, no błagam cię. Weź ją tu zamknąć. Czekaj, no tutaj się zamyka. Ej, bo jej przytaśnie. Nie. Emusiu, nie, Emusiu, nie dawaj jej rączki, nie, bo jeszcze cię ugryzie albo coś, będzie problem. Właśnie, także... Daj mi tą szybę. Dobra, odjeżdżamy. Żegnamy kuskę. Musicie uważać, jak jeździcie po chorwackich takich wąskich, greckich dróżkach, bo jest tutaj bardzo dużo kus. Czekaj, mam awaryjne. O, tutaj sobie leżą w cieniu pod drzewem, elegancko. Tam, w ogóle właśnie chodzą po drodze i w ogóle się nie boją, wręcz podchodzą. No, także trzeba uważać, pomalutku jeździć, żeby jakieś kuski nie przejechać. No. I sobie oglądają, nie wiem co one tak sobie tutaj, czy to jakieś takie, nie no, nie są bezpańskie na pewno, nie, ale skąd one są, to nie wiem. No i są takie zakrętasy. Oj, muszę jednak zmienić bieg. Ej, by się ten automat sprzydał. Automat by się sprzydał. Auto mamy bez automatycznej skrzyni biegów, więc trzeba wachlować. Myśleć, jaki bieg trzeba wbić. Już dawno takim autem nie jeździłem. O. Uliczki są takie. Mega fajne. Fajowo wygląda, nie? Z góry to lepiej było widać. No, z góry było lepiej widać, ale... bo było widać piękne morze, które widać w lusterku. No tak właśnie. Pięknie to było widać. A teraz jedziemy pod górę. Jest tu bardzo sucho. Bardzo, 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 bardzo sucho. W ogóle tutaj prawie deszcze nie padają. No tak właśnie, być tutaj lipiec, sierpień. Na RODOS to naprawdę musi być bardzo gorąco. Tutaj przed tą plażą, na której byliśmy, znowu zapomniałem, jak się nazywa, to jeszcze są takie tutaj, o, takie fajne rzeczy, gdzie też można przyjść coś zjeść. Są tutaj darmowe parkingi, mamy takie ciekawe różne rzeczy, o, restauracyjki, fajne, na trawce, o, tutaj takie fontanna, pan się tu podmywa, o, na kładach. Jedzą sobie ludzie.